Siemaneczko, 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 siemaneczko. Witam was w Gothiku 1 z mocznymi tajemnicami. A z tej strony luźny Lukaszego. Zapraszam was na mojego YouTube'a oraz Twitcha. No i kontynuujemy przygodę. No dobra. Teraz ogólnie idę z ważnym zadaniem do obozu bandytów. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ajajaj, sim wkopałem. Żebym je słyszał? Też? Dobra, zobaczymy jak to teraz z tymi wilkami wyjdzie, nie? Dobra. Teraz muszę na drugą stronę się udać. Dobra, trochę zabiłem. Dobra, ciebie też wyciągnę. Jak to tam? O.
O, tam jest jakaś dziura. Jakaś jaskinia. To ja dopiero zauważyłem. Ale tam jeszcze coś jest chyba. Aha. No właśnie, jeszcze muszę tu dokończyć. Więc tu jeszcze muszę dokończyć to zadanie. Zaniosłem te cholerne strzały Serwinowi. Mów teraz, do kogo należy ten bełt. Nie tak szybko, chłopcaśku. Najpierw oddaj moją rudę. To rozumie, od razu lepiej. To teraz powiedz mi, do kogo należy ten bełt. No dobra, dałem słowo. A może zaniósłbyś jeszcze... Nie! Mów, czyj to bełt, albo wsadzę ci go w dupę. Dobra już, dobra. Uspokój się, chłopcze. Bo wyglądam się w cieniu osób podczas rudy. Znam tylko jednego strażnika, który w ten sposób nacina groty. To Patrzę. I z nim pogadaj o tym bełcie. Patrzę. A teraz odejdź, bo muszę jeszcze zrobić kilka łuk. Patrzę? Serio? Patrzę, nie wierzę. Od razu wiedziałem, że będą niektórzy nigdy się nie mam już dość tej pap. Może? Nie powinieneś. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Lepiej się do tego dowierzać.
zapewne. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Pogadajmy lepiej o czymś. No idę do tego, patrzę. Hej, ty! Kto? Ja? Nie, twoja babcia. Jasne, że ty. Nie szedłbym tam na twoim miejscu. Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orku. Zrobią z ciebie kotlety! O. Nie ma za co. Szukam informacji o Neku, strażniku z obozu. Może coś o nim słyszałeś? Coś tam słyszałem. Ale nic o nim nie. A teraz spadaj pomęczyć kogoś innego. Poznajesz ten bełt? O cholera. Skąd to ma? Znalazłem przyciele Neka, a sądząc po twojej dość żywiołowej reakcji, ten bełt należy do ciebie. Zresztą, Kavalorn rozpoznał ten bełt i powiedział, że tylko ty w ten sposób nacinasz groty. Może tym razem jednak coś sobie przypomnisz. Mów gnoju, dlaczego go zabiłeś. Nie miałem wyboru. To zły za tym wszystkim stoi. Idź z nim pogadaj, to może dowiesz się czegoś więcej. Oby było tak, jak mówisz. Możesz być jednak pewien, że jeszcze tu wrócę. Dobra, to teraz do złego. Podobno to ty zleciłeś paczo zabójstwo Neka. Podobno król Robar sypia z kozami. Dam ci dobrą radę, chłopcze. Jeśli chcesz się cieszyć dobrym zdrowiem, to nie kładź głowy pomiędzy młotem a kowadłem. Odejdź stąd, póki nie jest jeszcze za późno. Mam powody, żeby poznać prawdę. Jeżeli cenisz sobie te powody bardziej niż własne życie, to chyba jesteś szaleńcem. Nie brnij w to, chłopcze, bo utoniesz. I nikt nawet za to mnie zapłacze. Ta sprawa cię przerasta. A teraz odejdź. I ciesz się życiem, póki jeszcze możesz. To ja nie wiem, czy iść do Diego? Co do Neka, to wiem, kto go zabił i kto za tym stoi. No to mów. Co już zamieniał się w słuch? Neka zabił Paczo. Znalazłem przyciele Neka, bełt strzelony z jego kuszy. Kiedy go przycisnąłem, wyjawił mi, że za wszystkim stoi zły. Jednak od złego nie dowiedziałem się nic. Nawet nie wyglądał, jakby się tym faktem w ogóle przejął. Postraszył mnie tylko i powiedział, żebym nie pchał nosa tam, gdzie nie trzeba. Zły się nie boi, bo musi za nim stać ktoś potężny i bardzo wpływowy. Paczo rzeczywiście jest tym kopionkiem, ale zły też musiał dostać od kogoś polecenie zabicia Neka. Musimy dowiedzieć się, dlaczego Nek zginął i komu na jego śmierci tak bardzo zależało. Ale jak? Przecież zły nic nam nie powie. Powie, jak udamy, że wiemy więcej niż jest w rzeczywistości. Posłuchaj. Nek był kiedyś kurierem magów. Trafił do kolonii z mistrzem od tego bubka, Tyrokara.
potrafił to wykorzystać i dość szybko przyjęli go do starego obozu. Zbyt szybko. Nie był nawet cieniem. Od razu został strażnikiem i dalej kamratał się z Maganem. Jestem pewien, że jego śmierć musi mieć jakiś związek z Maganem. Pogaduj z Tomisem. On ma na pieńku z Maganem. Powiedz, że przysyła cię bieg. Zapytaj się, czy nigdy nie rzuciło mu się w oczy coś dziwnego, jeśli chodzi o Neka i Magu. Spróbuję. Mam nadzieję, że Torus nie wykopie mnie na sam księżyc. Bez obaw. Torus i ja znamy się jeszcze z lepszych czasów. Idź i pamiętaj, że to bardzo delikatna i niebezpieczna sprawa. Trzymaj się. Przybywam z polecenia Diego. A czego ten stary cwaniak znowu chce? Diego chce wiedzieć, czy Nek i magowie... Powoli, chłopcie. Nie tak szybko. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, to muszę być pewien, że masz łeb na karku. Przecież załatwiłem sprawę z Mordragiem. No niby tak. Niech będzie, skoro to dla Diego takie ważne. Gadaj, o co chodzi. Diego chce wiedzieć, czy nie zauważyłeś czegoś dziwnego, jeżeli chodzi o kontrakty Neka z Magami. Diego coś chyba zapomniał, że mamy w dupie to, co robią magowie. Wiem o tym. Chodzi tylko o to... Wiem, o co biega, chłopcze. No dobra. Mam nadzieję, że nie będę tego wkrótce żałował. Kilka dni temu Nek znowu był u magów. Zdaje się, że przyniósł im jakiś list. Jestem jednak pewien, że to nie był list od magów wody. Przepuściłem go jak zawsze, ale tym razem Nek zabawił tam bardzo krótko. Kiedy opuścił siedzibę magów, sam Koristo odprowadził go do bramy i wręczył mu jakiś przedmiot. Może list, może coś innego. Nie wiem, bo byłem właśnie zajęty ścieraniem gówna z ludzi. Więcej się ode mnie nie dowiesz. Dzięki, Koro. Ta informacja może okazać się bardzo przydatna. Skoro tak twierdzisz, a teraz spadaj i powiedz Diego, że właśnie zaciągnął u mnie kolejny dług. Rozmawiałem z Torusem o Neku. I czego się dowiedziałeś? Nek podobno dostarczył magom jakiś list, ale Torus jest pewien, że to nie była wiadomość od magów wody. Ciekawe, z kim ci magowie tak się zwracali. Coś mi tu brzydko śmierdzi jakimś szemranym interesem. Mów dalej. Koristo dał Nekowi jakiś przedmiot, który mógł być listem. Torus więcej nie widział, bo był bardzo zajęty. Powiedział też, że zaciągnąłeś u niego kolejny dług. Ciekawe, dla kogo była przeznaczona ta przesyłka od Koristo. Posłuchaj, musimy wydobyć ze złego coś więcej. Będziesz improwizował. Powiesz, że wiesz wszystko o Neku, Koristo i tajnej przesyłki. Powiesz też, że wiesz, dlaczego ta przesyłka jest taka ważna dla zwierzchnika złego. To powinno sprowokować złego do działania. Kto wie, może puszczą mu nerwy i powie o kilka słów za długo. Idź, pogadaj ze złym. Dobra. Spróbuję dowiedzieć się czegoś więcej. Trzymaj się. Idziemy do złego. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Na to, co mówisz. Czego znowu? Pora udowodnić. Marne 10. Do zobaczenia. Trzymaj. Wiem już wszystko o twoich ciemnych sprawkach, zły. Tak? A ja jestem kapłanem Adanosa. Spadaj, chłoptasiu, bo to zaczyna się już robić nudne. A ja, jak się nudzę, mam w zwyczaju komuś złoić skórę. Tym razem tak łatwo mnie nie spławisz. Wiem o Neku i magach ognia. Wiem też o przesyłce. To niemożliwe. Blefujesz, łochmyto. Sprawdź mnie. Niech będzie. To kto jest moim szefem? Może jednak źle cię oceniłem. Ty rzeczywiście wiesz dużo. Może nawet za dużo. Dobra, dokończymy tę rozmowę gdzieś na obozie, bo tutaj ścianę mają muszę. Spotkamy się w nocy, w jaskini koło mostu. Będę tam na ciebie czekał. A teraz spadaj. Dobra, czyli chce ze mną... Czyli chce mnie ubić. Tylko zachowaj to dla siebie.
Trzymaj się. Czyli chce mnie ubić, na pewno. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. Niektórzy? Tylko za... Lepiej się do tego nie... Niektórzy nigdy się nie... Ja miałem się z nim spotkać. Pisałem, że to tu. No dobra, no to tutaj, nie? Ja muszę do północy, nie wiem. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Czekaj, lepiej się... To się już więcej nie się do tego nie mieszać. Tam stoi. W końcu jesteś. Długo kazałeś na siebie czekać. To teraz powiesz mi wszystko, co wiesz o kruku i jego knowania. Tak myślisz? Bo widzisz, ja nie mam zamiaru niczego ci mówić. Kruk wyrwałby mi jaja razem z wątrobą, gdybym pisnął choć słówko. Jedynym problemem jesteś ty. Zadajesz za dużo pytań i za dużo wiesz. A taka wiedza bywa bardzo niebezpieczna. Czasami nawet śmiertelnie niebezpieczna. Ej, ale to jest sprawiedliwe, kurde. Jeszcze dostaniesz za swoje, bękarcie! A cóż... Aha. Kiedyś takie sprawy. Może Milton będzie wiedział. Zachowaj to dla siebie. Pogadajmy lepiej.
spotkałem się ze złym. Niestety wybrał śmierć niż współpracę. Dowiedziałeś się czegoś, zanim go zabiłeś? Wiem tylko, że za tą całą sprawą stoi Kruk. To bardzo niedobrze. Kruk jest niezwykle przebiegłym człowiekiem. Jeżeli chcesz znać moje zdanie, to Kruk jest dużo bardziej niebezpieczny niż Gomez. Niektórzy powiadają, że faktyczną władzę w starym obozie sprawuje właśnie Kruk. Masz coś jeszcze? Tylko ten dziwny zwój. Znalazłem go przy ciele złego, ale nie mogę go odczytać. Pokaż to. Rzeczywiście, dziwny ten papier. Pogadaj z jakimś magiem. Może ktoś z nich zdoła odczytać te dziwne symbole i znaki. Wróć do mnie, jak dowiesz się czegoś więcej. Trzymaj się. Ja. Dawaj jego. Pójdziemy do Miltena. Pewnie masz rację. Ludzie zawsze gadają. Do zobaczenia! Mam już dość tej paplaniny. Kiedyś takie sprawy... Pomóż. Niektórzy chcą stworzyć jednak ziarno prawdy. Co to może być za magodziej, który by mógł mi w tym pomóc? No dobra, ale to w tym odcinku będzie to wszystko, więc trzymajcie się, do następnego. Hej, 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 hej!